Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Mnotop Stryk. Startujemy z cyklem takich krótkich rozmów na różne tematy. Mogą to być zestawienie jakichś obiektywów albo aparatów do danego zastosowania albo w danej cenie, albo taki film, jaki przygotowuję dla Was dzisiaj. Czyli kilka rzeczy, które irytują mnie w nowoczesnych aparatach. Myślę, że każdy z Was ma takie rzeczy, które w Waszym aparacie Was denerwują, więc dajcie mi znać w komentarzach, co to jest. A ja dzisiaj przedstawię Wam 6 takich podpunktów, które mnie osobiście w różnych modelach aparatów irytują. Mam tutaj kilka modeli przed sobą, są to oczywiście jakieś przykładowe, wybrane przeze mnie aparaty. No i każdy z tych aparatów jest świetną, dopracowaną konstrukcją, ale można w nich znaleźć takie rzeczy, które trochę nam uprzykrzają życie. Więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, która mnie irytuje, to poziomica cyfrowa, a w zasadzie nie sama poziomica, a sposób jej wyświetlania. Ja z poziomicy korzystam bardzo często, bo robię zdjęcia krajobrazowe albo zdjęcia we wnętrzach i chcę mieć już od razu proste zdjęcia przyniesione do domu, do obróbki, nie chcę ich prostować potem w postprodukcji i bardzo często z poziomicy korzystam. Zresztą dzisiaj każdy nowy aparat ma wbudowaną poziomicę cyfrową, natomiast różnią się one sposobem jej wyświetlania. I o ile w aparatach Olympusa czy Fuji jest to bardzo fajny sposób rozwiązany, takie dyskretne, na przykład w Olympusie mamy dwa wykresy, jeden na dole ekranu, który mówi nam o poziomie, a drugi z prawej strony ekranu, który mówi nam o pionie. W przypadku Fuji jest to już odrobinę gorsze, bo mamy jedną linię, która idzie nam przez cały ekran, ale nie jest jeszcze tak źle, ona jest dosyć dyskretna. Natomiast to, co mi się nie podoba, to sposób wyświetlania tej poziomicy w aparatach Canona lub Sony, gdzie mamy bardzo duży element na środku kadru, który nam przeszkadza totalnie w kadrowaniu, zasłania nam to, co widzimy. No i nie ma po prostu takiej potrzeby, żeby ta poziomica wyglądała w taki sposób. Można to rozwiązać dużo bardziej dyskretnie, dużo, powiedzmy, delikatniej, a w przypadku Canona czy Sony mamy taki duży element na samym środku kadru i w wizjerze, i na ekranie, który po prostu zasłania to, co widzimy i mi to osobiście przeszkadza. Kolejna rzecz to niestosowanie złącza statywowego w osi obiektywu. To zdarza się częściej w takich bardziej amatorskich aparatach, raczej te profesjonalne konstrukcje nie mają z tym problemu, ale nie rozumiem, dlaczego ten element nie może być zrobiony w osi obiektywu. Szczególnie, że raczej nie ma to związku z tym, że aparat jest zbyt mały, bo widziałem też dużo bardzo małych konstrukcji, które jednak ten element mają zrobiony poprawnie, a nadal zdarza się często, tak jak na przykład w tym modelu XT30 od Fuji, że to złącze statywowe jest przesunięte i ma to dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, przeszkadza podczas panoramowania, bo kiedy będziecie chcieli sobie złożyć panoramę, to nie jest to w osi obiektywu i to przesunięcie nie będzie tak precyzyjne, jak powinno być. A druga, jeszcze bardziej uprzykrzająca życie wada, to to, że po prostu mając założoną tutaj szybko złączkę do statywu, nie mamy dostępu do karty pamięci i baterii. I za każdym razem musimy tą szybko złączkę odkręcić, żeby wymienić gdzieś w terenie baterie czy karty. Jest to bardzo upierdliwe, szczególnie, że większość tych amatorskich aparatów, których ten problem dotyczy, właśnie ma kartę pamięci również w tym samym miejscu co baterie, czyli od spodu. To jest taka drobnostka, która uprzykrza życie, nie podoba mi się i nie rozumiem, dlaczego do tej pory producenci robią coś takiego. Trzecia rzecz to brak joysticka w tańszych aparatach. Większość już profesjonalnych konstrukcji ma joysticki do zmiany punktu autofokusa bądź poruszania się po menu. No i joystick to jest najwygodniejszy sposób, żeby zmieniać punkty autofokusa. I niestety nie rozumiem, dlaczego producenci dalej nie dają tych joysticków do tych niższych modeli. Musimy zapłacić za aparat często 5, 6, 7 tysięcy złotych, żeby dopiero ten joystick otrzymać, a te tańsze modele tego nie mają. Ta zmiana punktów autofokusa jest w nich znacznie mniej wygodna. Przecież nie jest to jakiś drogi element, nie jest to jakiś duży problem, żeby ten joystick w tych tańszych modelach po prostu zastosować. Kolejna sprawa to, kiedy już ten joystick otrzymujemy, to nie zawsze jest on wygodny. Na przykład w modelu R6 jest super, jest on idealnie pod palcem, jest duży, wygodny, bez problemu się go obsługuje. W Sony jest już trochę gorzej, bo jest on ustawiony niżej, ale nadal jest całkiem wygodny. Ale na przykład w Fuji XT30 bądź w innych modelach Fuji jest on bardzo mały, niezbyt wygodny i do tego jeszcze ustawiony bardzo nisko, więc trzeba w taki nienaturalny sposób odchylić całą rękę, żeby móc używać ten joystick. Nie rozumiem, czemu jest to tak rozwiązane, czemu nie ten joystick nie jest gdzieś wyżej po prostu, bardziej pod palcem. Tak jakby konstruktorzy w ogóle nie zwracali uwagi na ergonomię, na obsługę tych aparatów. Więc to jest taki trzeci podpunkt. Chciałbym, żeby po prostu nawet w tych tanich aparatach były stosowane joysticki do zmiany autofokusa i żeby one były robione po prostu w sposób wygodny. Kolejna rzecz to
ograniczone funkcje dotykowe w aparatach. Dzisiaj praktycznie każdy nowy model aparatu jest wyposażony w ekran dotykowy, co jest dobre, bo często usprawnia po prostu pracę, ale nie rozumiem tego, dlaczego w niektórych aparatach dotykiem można zmieniać tylko punkty autofokusa, bądź tylko jakieś pojedyncze funkcje w menu podręcznym, a nie można obsługiwać dotykowo całego aparatu. W Canonie jest to rozwiązane świetnie i powinien być to wzór też dla innych firm, bo tutaj nie tylko możemy obsługiwać menu podręczne, nie tylko możemy oglądać zdjęcie na podglądzie, je powiększać dotykowo, ale też całe menu główne, każdą zakładkę jesteśmy w stanie obsłużyć dotykowo. Działa to szybko, responsywnie, jest mega wygodne i często bardziej intuicyjne niż gdzieś tam ruszanie przyciskami i ustawianie konkretnych rzeczy. Ale na przykład w aparacie Fuji bądź w Olympusie już nic w menu nie zmienimy. Możemy zmieniać punkty autofokusa, możemy zmieniać jakieś menu podręczne, ale menu główne niestety nie jest dotykowe. Nie rozumiem tego, bo skoro już ten dotyk jest, to co za problem, żeby po prostu zaimplementować ten dotyk do całego aparatu. Jest to tylko kwestia oprogramowania i dostosowania menu do tego. Myślę, że nie jest to jakiś duży problem i nie rozumiem, dlaczego do tej pory wiele aparatów, szczególnie nowych, które się pojawiają, nie ma tego dotykowego sterowania po całym aparacie. To również powinno się, myślę, jak najszybciej zmienić. Następna, piąta rzecz również dotyczy menu, a chodzi tu o skomplikowane, niezrozumiałe skróty w menu oraz samo skomplikowane menu w aparacie. Tutaj wielu producentów ma z tym problem. Muszę przyznać, że większość aparatów ma dosyć skomplikowane to menu główne. Nie mówię tutaj o menu podręcznym. Również tutaj Canon moim zdaniem jest wzorem, jeśli o to chodzi. Menu główne jest przejrzyste, wszystko jest podzielone w jakieś takie sensowne zakładki i nawet jeśli ktoś nie miał nigdy styczności z Canonem, to dosyć szybko zorientuje się, gdzie co znaleźć. Do tego wszystkie te tutaj opcje są całkiem sensownie rozpisane. Dużo gorzej wygląda to w przypadku Olympusa, Fuji, a w Sony to już w ogóle moim zdaniem jest tragedia, szczególnie w tych starszych modelach. Nowe modele od Sony mają trochę nowsze menu, w których jest lepiej, nadal nie idealnie, ale na pewno lepiej. Natomiast na przykład A7 III, który jest bardzo popularnym modelem, ma menu główne po prostu tragiczne. Tutaj nigdy nie mogę znaleźć tego, co w danej chwili potrzebuję. Wszystko jest podzielone w jakieś takie dziwne zakładki. Tych zakładek jest tutaj bardzo dużo. Do tego często przerzucamy się nie po tym menu, które nas interesuje. Mam na myśli to, że najpierw musimy wybrać główną zakładkę na górze, potem zjechać w dół, znaleźć kolejną zakładkę i dopiero kolejną opcję, która nas interesuje. Więc to jest mega skomplikowane, niewygodne i ja zawsze miałem duży problem z obsługą aparatów Sony, pomimo że korzystam z nich dosyć często. Do tej pory nie mogę znaleźć czasem jakiejś rzeczy, która mnie interesuje i nie jest to tylko moje zdanie, bo z wieloma fotografami na ten temat rozmawiałem i wszyscy zawsze narzekali na menu w Sony. Również w menu w Olympusie jest dosyć skomplikowane. Fuji jest trochę lepiej, ale nadal nie rewelacyjnie. Oczywiście do każdego aparatu trzeba się przyzwyczaić, ale nie zmienia to faktu, że w niektórych firmach jest to rozwiązane lepiej, a w niektórych gorzej. Kolejna kwestia to skomplikowane, dziwne nazewnictwo niektórych opcji. Na przykład w Olympusie rzecz bezsensowna, czyli opcja zmiany podglądu ekspozycji w czasie rzeczywistym nazywa się nocne kadry. No nigdy ja bym na to nie wpadł i myślę, że nikt z Was też by się nie domyślił, że akurat funkcja, która nazywa się nocne kadry, to jest funkcja, która pozwala wyłączyć bądź włączyć podgląd ekspozycji na ekranie bądź w wizjerze. Kolejny hit, chyba jeden z najciekawszych skrótów, jakie widziałem do tej pory. Muszę go przeczytać, bo nawet nie byłbym w stanie go zapamiętać. Jest to jeden ze skrótów w menu głównym w aparatach Fuji. Skrót nazywa się prz.tr.afwg orientacji. Naprawdę duży plus dla każdego, kto będzie w stanie to rozszyfrować. Ja do tej pory nie wiem dokładnie, co ten skrót oznacza, a pamiętajmy, że jest to aparat dedykowany dla początkujących, więc nie wierzę, że ktoś, kto dopiero zaczyna przygodę z fotografią, będzie rozumiał, o co w tej funkcji wchodzi. No i takich przykładów mógłbym podawać więcej. Na pewno dałoby się to zrobić w lepszy sposób i myślę, że nad tym warto, żeby jeszcze producenci popracowali. Ostatni podpunkt to ceny oryginalnych akcesoriów od producentów, czy aparatów, czy obiektywów. Tutaj nie jestem w stanie zrozumieć wyceniania na przykład dekielków bądź osłon przeciwsłonecznych. Mam wrażenie, że płacimy ogromne pieniądze tylko za to, że jest tam napisane logo producenta, bo w żaden sposób nie da się wybronić tej ceny jakimiś materiałami bądź technologią. Prosty przykład. To jest osłona przeciwsłoneczna do mojego obiektywu 1240 Pro od Olympusa i ta osłona jest wykonana z tworzywa sztucznego, po części tutaj może trochę z metalu, no ale jest to bardzo prosta rzecz. Kosztuje 200 zł. No a jest to rzecz, którą dosyć łatwo jest
zgubić. Jakiś zwykły plastikowy dekielek potrafi kosztować 80-100 zł. Osłona plastikowa przeciwsłoneczna kosztująca 150-180 zł za po prostu zwykły kawałek plastiku z napisem logo po prostu producenta. Więc to jest coś, czego nie potrafię po prostu zrozumieć i uważam, że tutaj też producenci dosyć mocno przeginają z cenami tych akcesorii. Szczególnie z takimi akcesoriami, które często zdarza nam się zgubić i po prostu chcemy sobie dokupić oryginalną osłonę, czy dekielek, czy pasek do naszego aparatu. Ceny pasków i toreb od producentów to też jest w ogóle jakiś kosmos. Widziałem torby po 1500-2000 zł. Tak naprawdę proste, zwykłe torby z logiem producenta. Za te pieniądze kupicie zdecydowanie lepsze rzeczy po prostu od niezależnych producentów, którzy specjalizują się w takich akcesoriach. Więc często warto sobie jednak odpuścić kupowanie tych oryginalnych, powiedzmy, rzeczy, czy Olympusa, Fuji, Sony, jakiejkolwiek innej firmy. I czasem lepiej po prostu szukać takich akcesoriów od niezależnych producentów. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i chcecie takich filmów więcej. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy byście zmienili w Waszych aparatach, co Was irytuje. Oczywiście ja się tutaj dosyć mocno przepiałem w tym materiale, to nie są jakieś bardzo poważne rzeczy, to o czym ja mówię, no ale o to chodzi, żeby nie zawsze wszystko chwalić i mówić, jakie jest super, a czasem producentom wytknąć jakieś błędy. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia. Cześć!